dzisiaj mowa będzie o powrocie do normalności. Socjalizm nie jest rzeczą normalną. Socjalizm to jest, jak mówił Stanisław Lem, jest to uraz na tle wspomnianego kompleksu Edypa. I po prostu musimy zniszczyć socjalizm. Wszystko to spalić, tak jak słusznie mówił Parkinson, że jak się ma zły budynek, to najlepiej spalić cały budynek. I wybudować normalne państwo, bo w ten sposób za 20 lat przecież będzie mieli kalifat Paryża, emirat Berlina. Trzeba przestać nagradzać tych, którzy nie pracują, czyli nawet źle bezrobotnych, a przestać karać podatkiem dochodowym tych, którzy pracują. To jest bardzo proste. Jeżeli każemy za pracę, a nagradzamy za niepracowanie, no to ludzie przestają pracować. No, i się w ogóle dziwię, że ktokolwiek jeszcze pracuje. Jak należałoby wspierać polskie firmy, polskich przedsiębiorców? Nie należy ich wspierać. Jeżeli ktoś wspiera firmy, to trzeba uciekać jak najdalej. Państwo ma się odpieprzyć od gospodarki całkowicie. Wybuch głupoty polskiego parlamentu jest nieprzewidywalny, a niszczy firmy znacznie dokładniej niż wybuch wulkanu.